Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Można powiedzieć, że pierwszy odcinek z nowej serii na naszego maga na W48, czyli nowym międzynarodowym serwerze, który dzisiaj wyszedł, dzisiaj miał swoją premierę. Ogrywaliśmy go sobie na live'ie, live'ik trwał chyba ponad 3 godziny, jakoś to mniej więcej trwało, tak od 20 plus minus odpaliliśmy się, no i skończyłem przed chwilą, jest 23:30 około w tym momencie. Ciężko mi będzie wam pokazać topkę, ale powiem szczerze, że już jestem strasznie zmęczony, już to było widać zresztą gdzieś tak w ostatnie pół godziny, może nawet więcej live'a, ale w sumie topka już mniej więcej tak się wyklarowała, wiadomo, że tutaj jeszcze pewnie jacyś będą potężni zawodnicy, którzy tam może coś jeszcze przebiją, może nie, zobaczymy, no w każdym razie tak to na ten moment wygląda. Może najpierw zaczniemy od nas, wbiliśmy 27 level, mam już co prawda wykupiony ten pakiet tutaj twierdzy, kupiliśmy go sobie na streamku, także no ten pakiet twierdzy wiadomo, że dał nam tam 26 level, potem jeszcze wbiliśmy chyba z kółka 27, a ręki zrobiliśmy, no już dzisiaj mamy generalnie wszystko zrobione, także no 27 level jak na maga, ani dobrze, ani źle, szczerze mówiąc. 27 level wydaje mi się, że jest git. No wiadomo, widać tutaj, że jeden mag ma jakiś 28 level. Tutaj nawet był mag, który ma 29, chociaż teraz go w tym momencie nie widzę. Nie wiem, szczerze mówiąc, był taki mag, co miał 29, bo nawet na streamku go widzieliśmy. No ale niestety w tym momencie go nie mogę znaleźć, ale no tak jak mówię, no tutaj już tamten mag chyba miał w ogóle wszystkie itemki już tutaj z dziurą i we wszystkich itemkach miał klejnoty, więc no to na pewno o wiele łatwiej mu tam, o wiele łatwiej mu było lochy przeklikać. My w tym momencie stoimy tutaj na szamanie łudów, a tutaj na ohydnym gremlinie, czyli tym zwiadowcy. No i co mogę powiedzieć, no tak to się skończyło, mam dla was zapisane lochy, mogę wam pokazać. Tak jak mówię, no nie jest źle, chociaż biorąc pod uwagę ilość grzybów, jaką wydaliśmy, nie wiem dokładnie ile to było, no ale troszkę wydaliśmy. Kto był na streamie, ten wie, może w sumie napisać w komentarzu. Możecie też napisać w komentarzu, jak wam się podobał w ogóle streamek dzisiaj, bo chyba w piku było z 280 osób, więc to jest bardzo, bardzo fajna liczba, jak na streamki na Twitchu jeszcze Shakesa. A i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem i kciuka w górę, to w ogóle już druga minuta filmu, ale zostawcie tego kciuka w górę, możecie zostawić. Już się w sumie trochę mieszam, no ale mówię, że już troszkę zmęczony jestem. No i jak na ilość grzybów, którą wydaliśmy, no to chyba nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. No klasera mamy 41,32%, tak samo, no nie najgorzej, nie najlepiej. Już się męczyliśmy pod koniec, najpierw wiadomo, no klaser nabijany był typowo po sali chwały i enterem. Później jak już to tak nie szło, to już w sumie troszkę mi pisaliście na czacie, co tam szukać. Ja też nie chciałem, bo wydaje mi się, że to takie nudne do oglądania, żeby jednak po niku wpisywać, czekać aż wy mi napiszecie, coś tam samemu szukać i tak dalej. Więc no ten klaser wygląda jak wygląda. Jutro prawdopodobnie będę i tak w pracy siedział, więc może tego klasera jeszcze trochę podbiję, zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie, no tak jak mówię, 41,32%. Zrobiliśmy sobie ogrywacza na streamku. Smoczy jeździć, nareszcie pełnoletni, zakręcony, niepokonany. I tutaj chyba jeszcze, aha, mamy tutaj kup grzyby od handlarza i mamy jeszcze drugi ekran, więc takie są osiągnięcia w tym momencie nasze. Co tutaj więcej mogę wam pokazać? Goldzika widzicie, to w sumie nie mam za bardzo nic do ukrycia. Troszeczkę tego golda mam. Aha, twierdza. Twierdza wygląda w następujący sposób. Koszery mamy na drugim poziomie, Akademia Skarb jest na pierwszym, twierdza na ósmym. Salkę tutaj mamy na poziomie szóstym, także jest git chyba. I może w sumie teraz, nie wiem czemu nic nie rozbudowuję, niech będzie ten skarbiec. Chciałem coś puścić do rana, żeby mi się budowało, żeby nie tracić tego czasu, no ale średnio tutaj ogarnąłem, jak to w miarę rozwinąć, żeby było git. Tu ci żołnierze, no to na razie nam się nie przydadzą, ale później będą przydatni, może sobie te keszary wrzucimy na trójkę i będzie ok. Gildia, w gildii jesteśmy międzynarodowej, troszeczkę jest tu Polaków, troszeczkę Anglików, troszeczkę Niemców, różnie z tym bywa naprawdę, więc no tak jak mówię, no tutaj jeżeli chodzi o tą gildię, to wygląda w ten sposób, 78 rycerzy, no to widzimy, że w sumie niewiele osób ma w ogóle rycerzy, nie wiem czemu, już raczej wydaje mi się, że większość powinno mieć na tym poziomie 5, 6, coś takiego, no bo gildia miała być zdecydowanie po topkę, no chyba, że jeszcze tutaj zrobią, no ale to już mówię, która jest w tym momencie godzina? 23:37, no to za wiele wydaje mi się, że się do tej północy nie zmieni. Także no tak to wygląda. Tu w ogóle widzę, że jakieś średnie podki na 22 levelu, no to chyba nie są to tacy jacyś bardzo porządni grzybiarze, nazwijmy to. No ale no zobaczymy, jak się gildia rozwinie, jeżeli będzie słabiutko, no to polecimy sobie do jakiejś innej.
Dobra, więc tak to wygląda. Mogę wam pokazać w sumie te lożki, troszkę ich tu mam zapisanych. Nie wiem, czy wszystkie zapisałem, czy nie, bo już tak jak mówię, na streamku też się troszeczkę działo, też troszeczkę chaotycznie. No tutaj początek, no to wiadomo, te pierwsze tam chyba trzy lochy, no to padły praktycznie od razu. Tak jak mówię, no ten 27 level, no kurde, nie jest to zły wynik, jak na maga oczywiście. Gdybyśmy grali jakimś, nie wiem, zwiadowcą, zabójcą, druidem, berserkiem na pewno, no to byśmy wbili może i nawet 28. Także jak na pierwszy dzień w takiej sytuacji, jaka jest obecnie, to jest git. No i muszę też pamiętać, bo ja też często tym magiem tam naciskałem enter i tam dociskałem na tym streamie, przez to straciłem też trochę grzybów, głupio, no ale muszę pamiętać jednak o tym, że ten mag, no to nie jest jakiś tam, nie jest to super wybitna klasa pod lochy, no na pewno jest lepsza od tego wojownika bądź paladyna, no ale jeżeli chodzi o lochy, no to wcale nie jest wybitna, więc muszę się tam odzwyczaić od jakichś zwiadowców i tak dalej, tylko właśnie muszę tutaj mierzyć siły na zamiary, powiedzmy. Tak wyglądały walki w tym momencie. Tutaj sobie możecie porównać statystyki. Tak jak mówię, no dziękuję bardzo za streamka, bo było bardzo fajnie, było bardzo dużo osób mi pomagało. Dawaliście mi donejciki w postaci golda w grze, więc to też bardzo doceniam. No i tak jak mówię, no tam rozbieraliście mi się właśnie w gierce, żeby zdobyć itemki do klasera, żeby was tam pokonać, jak ktoś miał wyższy level, więc to też bardzo doceniam. Tak jak mówię, możecie napisać w komentarzu, kto był na streamie, czy się podobało, czy się nie podobało. I co więcej tutaj mogę powiedzieć, no obejrzymy te lochy do końca, no i tak, no jeszcze rzucimy okiem na tą topkę, czy coś tam się zmieniło, czy nie, ale wydaje mi się, że no tak jak mówię, za wiele się nie zmieni, tutaj macie zresztą godziny, jak to szło, no też na pewno jakbyśmy mieli więcej czasu, bo ja też już chciałem tak naprawdę skończyć tego streama tak maksymalnie 23:30, żeby zdążyć to dla was nagrać, no i w sumie to wrzucam i tak naprawdę kładę się spać za chwilę. Więc tak jak mówię, no chciałem, też czas nasz troszeczkę gonił, jakbyśmy zaczęli o 16, to myślę, że też więcej byśmy wycisnęli, a tak to było trochę grane na wariackich papierach, no ale trudno, lepsze to wydaje mi się niż nic. Prawda jest taka, że i tak za miesiąc, za dwa, za trzy nikt nie będzie pamiętał tego początku, tych startów, jak to wyglądało, czy komuś poszło dobrze, czy źle, tylko po prostu już ta postać będzie o wiele lepiej wyglądała. Dobra, czyli tyle. Tu mamy zostawioną broń do kowala, to mi też napisaliście na streamku, za co dziękuję, żeby sobie ulepszyć razy 10 i zrobić osiągnięcie, więc ona tutaj na razie leży. Gildia. W gildii mamy ulepki 6-7, na dzisiaj były bodajże wymagane 6-6, więc no spełniliśmy, można powiedzieć, z nawiązką. I co więcej, no i chyba tyle, nie? Wszystko wam pokazałem, tak ta postać wygląda, tak wygląda twierdza, wszystko mamy zrobione, no i na razie, jeżeli chodzi o tą postać, no to więcej zrobić nie możemy. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, to nie wiem, czy będzie streamek, wydaje mi się, że nie będzie, ponieważ raczej mi się nie uda go odpalić, jak już to bardzo późno. Będę was informował na Discordzie, może wrzucę znowu taki film informacyjny, jak dzisiaj wleciał, bo nie mam totalnie pojęcia, czy będzie. Na pewno będzie taki film z podsumowania jak ten, plus minus, gdzie tam wam pokażę mniej więcej, co robiliśmy, jak to wyglądało. Streamek na pewno będzie w niedzielę za to. W niedzielę już będzie o normalnej porze i taki będzie, myślę, że dość fajny. Także no możecie w niedzielę na Twitcha wbić, a jutro możecie zajrzeć w sumie, czy coś będzie, albo najlepiej na Discorda. Na Discordzie zawsze was pinguję, informuję, czy coś robimy, czy nie. Co więcej mogę powiedzieć? No tak myślę, chyba tyle. No tak jak mówię, filmiki z podsumowania dnia będzie na pewno się pojawiać. No dzisiaj się pojawi, jutro i w niedzielę na pewno, a ze streamkami no to jeszcze zobaczymy. Także okej. To by było chyba na tyle. Chyba wam wszystko powiedziałem. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, kciuku w górę. Jeżeli oczywiście nie subujecie, to subujcie. Wbijajcie na Discorda dla widzów, gdzie jest info. Wbijajcie na Twitcha, zostawiacie followka. I chyba tyle. Także możecie sobie cofnąć do tych walk, zobaczyć, jakie tam były statystyki, jak to wyglądało. Zapis w ogóle tego, jak rozbijaliśmy tą postać od pierwszego levela do tego, który jest teraz, jest na Twitchu. Także możecie sobie wbić na kanał, obejrzeć, poprzewijać, zobaczyć, wszystko tam jest. Także tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.